successo, una reliquia. Jak zwykle Rafał szybko podsunął temat lekcji. Na co ksiądz odpowiedział. Rafała to nie zraziło i błagał dalej. Ale dyskusja była już skończona. Julia zaczęła coś opowiadać koleżankom z tyłu. Ty znowu rozmawiasz. Mam nadzieję, że zobaczy się na porannej mszy w niedzielę. Oj, dzieci, dzieci, co z was wyrośnie za kilka lat? Karolina. Później nadeszła historia. Pani opowiadała o bitwie pod Grunwaldem, gdy spostrzegła, że grupa uczniów gra w karty. Nauczycielka powiedziała, że takie zachowanie jest niedopuszczalne i zaraz wszystkich odpyta. Klasa zaczęła protestować. Nie! Lecz pani była nieugięta i odparła. Zuzia, trzech królów Francji. Raz, dwa. Źle, pała. Kuba. Kiedy odbyła się bitwa pod Grunwaldem? W 1410, proszę pani. Dobrze. A troszkę dokładniej. No to ci się udało, cwaniaczku. Jeszcze mi powiedz, kto był naszym przeciwnikiem w tej bitwie. Myślałam, że chociaż ty uratujesz honor tej marnej klasy. Źle, pała. Kuba załamał się, bo ta jedynka oznaczała dla niego zagrożenie z historii. Adrian próbował go pocieszyć i spytał, jak się czuje, a on odparł.